w Kościele wielka uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Proszę zwrócić uwagę na te trzy momenty w życiu ziemskim Chrystusa, Jego narodziny. Byli świadkowie, Maryja, Jego matka, Józef. To możemy sobie wyobrazić, jak się rodzi dziecko. Potem zmartwychwstanie, już świadków nie było. Jak Chrystus wychodził z grobu, tego nikt nie widział. A Wniebowstąpienie jeszcze bardziej tajemnicze, chociaż są świadkowie, uczniowie, którzy wpatrują się w Jezusa unoszącego się do nieba, ale to chyba jeszcze bardziej tajemniczy fragment życia Chrystusa. Jak to jest, że odszedł, a pozostał, że jest z nami w mistycznym ciele swojego Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał, od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.
Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy przychodzi uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, podziwiamy ten nieprawdopodobny plan Boży. Nikt by tego nie przewidział, że Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, w mądrości Ducha Świętego wymyśli to tak genialnie, że ponieważ będzie wiedział, że każdy będzie chciał z Nim mieć bliską relację, każdy z ludzi wszystkich czasów żyjących w Kościele, odchodzi jako człowiek, taki człowiek, który miał normalne ręce i nogi, którego można było widzieć, dotknąć, zmierzyć, zważyć, a pozostaje w swym człowieczeństwie już tak rozciągniętym, jak jakaś mgła. Mgła to złe słowo, bo to coś mgliste, to takie niejasne, niewyraźne. Zostaje jak jakaś atmosfera nad całym światem. I my tutaj teraz, zgromadzeni w świętej Annie w Warszawie, realnie słuchamy Chrystusa, realnie Go tutaj mamy w naszych sercach. Podobnie na mszy świętej, nie wiem, w Ontario czy gdzieś w Kopenhadze, jest wszędzie obecny Chrystus, z którym można nawiązać kontakt mistyczny wręcz. Tylko od razu przypomnę dzisiaj słowa z drugiego czytania. Niech Bóg da wam światłe oczy serca. Chrystusa się doświadcza nie zmysłami, nie intelektem, a tam, gdzie ja jestem sobą. Jeśli to miejsce we mnie jest wolne od kłamstwa, jeśli ono jest czyste, dotykamy się żywego Chrystusa. I proszę nie pytać, jak to się czuje. To się nieraz na ludzkie odczucia może przenosić, ale to jest stan zupełnie spoza zasięgu takiego empirycznego doświadczania rzeczywistości. Więc jest to ogromna radość, bo w istocie my nie mówimy w niebowstąpienie Chrystus odszedł, tylko zaczął inaczej być. Chrystus jest nadal w Kościele, tylko jest inaczej. Tak, żebyśmy każdy z nas w konfesjonale, przy lekturze Pisma Świętego, w zgromadzeniu, gdzie dwóch albo trzech się zbierze na modlitwie, mogli Go doświadczać. Ale ten dzień, ta uroczystość zawsze kojarzy mi się jeszcze z czymś innym, z czymś, co się uwidacznia, z czymś mniej radosnym, z nieprawdopodobną zatwardziałością serca ludzkiego. Kochani, my o tym ciągle mówimy, a ciągle jeszcze jakoś właśnie mówimy tylko w wymiarze intelektualnym, bo się ciągle dziwimy, że zatwardziałość ludzkiego serca jest tak wielka i zatwardziałość naszego serca, że Pan Bóg okazał nieprawdopodobną cierpliwość wobec nas, okazał nieprawdopodobną cierpliwość, ale bez tej cierpliwości nie objąłby niejako swoim miłosierdziem nieprawdopodobnego zatwardziałości naszego serca. I ta zatwardziałość serca, to co często wam mówię, idzie jeszcze w parze z naszą niecierpliwością, że zmiany w naszym sercu zachodzą bardzo powoli. My się niecierpliwimy, że już rok pracuję, że już 2 lata, że już byłem 5 razy na pielgrzymce, że na 3 turach rekolekcji ignacjańskich i nie ma przemiany. My się niecierpliwimy szybko, a te przemiany idą niekiedy bardzo powoli przez lata. Tak jak, kochani, nie wiem jak to się fachowo już nazywa, nie będę tutaj w terminy geologiczne się bawił, ale te nacieki w jaskiniach, tak? Zwiedzamy sobie jaskinie i przewodnik mówi, o właśnie te 15 centymetrów to jest tam 1 000 000 lat. Ile? To 1 000 000 lat to naciekało. Czy tam 500 tysięcy lat. To są nieprawdopodobne liczby. Nieprawdopodobne liczby. I trzeba mieć cierpliwość. Pamiętam, jak on zaimponował mi cierpliwością jeden ksiądz proboszcz, właśnie taki realista, już taki proboszcz ze stażem. Przyjechałem do niego prowadzić rekolekcję, to było w Zwierzyńcu koło Zamościa i on do mnie mówi na powitanie. To były rekolekcje wielkopostne, jeszcze zima była mocna, to było z 20 lat temu. Proszę księdza, w niedzielę, mówi, mierzyłem temperaturę w kościele. 6 stopni. I co zrobiłem? Piece elektryczne na cały zycher przez dzień i noc, olejaki dzień i noc, kotary powiesiłem w drzwiach. Ile jest dzisiaj stopni w kościele? Ja mówię, nie wiem, 4. Miał dach z azbestu nieocieplany. I on się śmiał. On wiedział, że to tak jest. Proszę księdza, przyjdzie wiosna, będzie ciepło.
A na razie ja pracuję, ja wieszam, ja spalam prąd, ja spalam olej, a w kościele się robi coraz zimniej, bo niestety, no tak, taka są realia. Nie był zdenerwowany. I ty, drogi bracie, też powiesz, grzeszyłem, ignacjańskie, spowiedź z całego życia, dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu i co? I grzeszę jeszcze bardziej. Oczywiście nie chodzi mi tu o taką lekkość, tylko proszę Państwa, bądźmy realistami. Dlaczego ja wiążę to, tę prawdę o zatwardziałości serca z prawdą o wniebowstąpieniu? No bo to jest już wielki finał. Już Jezus jako człowiek także mówił do ich uszu ustami. To już kończy nauczanie. Oczywiście przez Ducha Świętego to nauczanie będzie trwało przez wieki. I to już, proszę Państwa, matura dla apostołów. Jeszcze ostatnia powtórka, 40 dni jest napisane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jezus przez 40 dni mówił o Królestwie Bożym. No i jak apostołowie? No tak już wszystko, już powiedziane, sympozjum 40-dniowe odmyte, apostołowie wykształceni. Tylko jeden z nich, Panie Jezu, mam pytanie, Królestwo Izraela to przywrócisz już niedługo? No ręce można. Jezus im mówi o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Ducha, o Królestwie Wiecznym. A czy pokonamy tych Rzymian, czy sobie poradzimy z Egiptem? Oni ciągle mają w głowie potęgę swoją ziemską. To, proszę Państwa, to jeszcze inne wspomnienie z mojego życia. Wchodzę na maturę 30 lat temu, elegancki garnitur, pierwszy taki egzamin w życiu. Mój kolega podchodzi, mówi, język polski mieliśmy zdawać pisemnie. Słuchaj, stary, miałbym do Ciebie jedno pytanie. Po czym Ty odróżnia z Kraszewskiego, Krasickiego i Krasińskiego? Bo mi się to tak myli, mówi. Zadał takie podstawowe pytanie z języka polskiego. On był totalnie niezorientowany, nie wiem, jak on tą maturę zdał, ale zdał. I my, proszę Państwa, też uczymy się religii, chodzimy i o rekolekcje, i święta Anna, i rekolekcje takie, i spowiedź, i coś. I nagle taką gafę strzelimy, jakbyśmy nic z tego nie rozumieli. Oni ciągle, apostołowie, oni słuchają, jak Jezus mówi o sprawiedliwości Bożej, o wiecznym zbawieniu, o niebie, a oni ciągle czekają, kiedy będzie potęga Izraela, kiedy będzie bezpieństwo, kiedy Izrael pokona swoich wrogów, kiedy podniesie się z porażek. I tak jest z nami. Proszę Państwa, większość z nas, chyba nikt nie miał takiego życia jak jakiegoś przeklętego bez przerwy. Mieliśmy w życiu chwilę, kiedy był spokój, kiedy było bezpieczeństwo, kiedy była wspaniała miłość. Tu wielu z Was był jakiś narzeczeński okres wspomniał, czy dzieciństwo. Mama gotowała kakao, chałeczkę z masłem robiła, pociąg nakręcany jeździł, teleranek był... I my mówimy, no niebo, zbawienie, ale kiedy wróci tak fajnie, jak było wtedy? Już może bez pociągu, no to już nie pociąg nakręcany będzie jeździł, tylko mąż nakręcany będzie się kręcił po pokoju. No. Panie Jezu, kiedy tak będzie? Byłam kiedyś taka piękna, urocza. Nie uwierzysz, Panie Boże, ważyłam 46 kilo, teraz 61. Kiedy to wróci? Kiedy ja będę taka szczęśliwa? Kiedy będzie bezpiecznie? My ciągle mamy do tego, albo widzieliśmy u kogoś. Panie Boże, widziałem w telewizji, kochali się, biegali, on ją na rękach nosił, dom nad brzegiem morza. Kiedy ja to będę miała? Ja wiem, że zbawienie, tak, Królestwo Boże, jak najbardziej, oczywiście. Tylko ten piasek, kiedy on będzie mi tak wsypał we włosy piasek i mówił, że te włosy lniane, a piasek to gwiazdki z jego ręki. Kiedy tak będzie? Kochani, przeczytałem kiedyś to zdanie, o którym wam mówiłem. Ludzie przychodzą do księży, żeby naprawili im zabawki, którymi się kiedyś bawiliśmy i było fajnie. I nam się te zabawki popsuły. Oczywiście chcemy już wersji dorosłej, już nie domek dla lalek, tylko domek w Konstancinie. Ale generalnie chodzi o domek. Kiedyś byłem zdrowy, kopałem pi... Ile mi ludzi mówi? Świeckich i sióstr zakonnych księży. Kiedyś miałem siłę, od rana wstałam, pracowałam, teraz do południa popracuję i koniec. Nie mam siły. Ja zbawienie tak, ale żeby ta siła wróciła, żebym ja miała taką siłę jak kiedyś. Nie wróci już, nigdy nie wróci. Także Pan Bóg to nie jest zakład usług renowacyjnych. Stawiam stary fotel, wraca jak nowy fotel. Stawiam starą kanapę, wraca jak nowa kanapa. Jak nowe, mówimy. No zobacz, ta etażerka, no jak nowa. Pamiętam, jak ją kupiłam w 56, to tak wyglądała. I teraz mi ją tak odnowili. I my chcemy, żeby nam Pan Bóg stare rzeczy tak poodnawiał. A to niestety tak nie będzie. Dawna spokojna religijność, kiedyś to właśnie byłam bielanką, to co Państwu mówię. Dzieciństwo u mamy było super, albo z moim synem.
Jasio to mi wszystko mówił, on tak siedział, bawił, ja sobie szyłam, prawda, on tak się zabaweczkami przy mnie bawił, mamuniu do mnie mówi, opowiadał mi, a teraz nie chce ze mną w ogóle gadać. Niedobry syn, dobry, nie może przecież być, że przyjdzie mamuniu, żona mnie nie kocha. On musi to załatwić z księdzem, ale już nie z tobą. Nie tęsknijmy za tym czasem. On był piękny, zdjęcia sobie możemy mieć, chociaż jeśli komuś to przeszkadza, to i zdjęcia trzeba spalić, jeśli go to cofa w rozwoju. I taki był problem apostołów. Taki był problem apostołów. Przy najlepszym katechecie, kaznodziei, Jezusie, no widać było, jak to serce jest zatwardziałe. Z tym, że i optymistyczny akcent. Co Jezus na to? Błogosławił im, jak w niebo wstępował. Tym, przepraszam za młodzieżowy slang, niekumającym apostołom błogosławił. Idźcie do Jerozolimy, tam czekajcie, dostaniecie Ducha Świętego. To nie koniec całego procesu formacji. A kiedy oni go zapytali, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, czy w tych dniach przywrócisz Królestwo Izraela, odpowiedział twardo, nie wasza to rzecz znać. My kochamy znać. A kiedy to będzie? Przychodzę, a jakie mam gwarancje, że ja się poprawię? A co to będzie? A czy ten mój narzeczony to się okaże dobrym mężem? Oczywiście, trochę analizować trzeba, ale nie poznasz tego, nie rozwiążesz. Nie wasza to rzecz znać. Zwróćcie uwagę, jak człowieka kusi do znania całe zjawisko gnozy. Zbawiam się przez wiedzę, że ja wiem. Jak wiem, to mam władzę. Mój kolega pisał kiedyś pracę magisterską, wiedza jako władza nad drugim człowiekiem. Ja coś o tobie wiem i mam nad tobą władzę. Bo ja, a ty o mnie nie wiesz i nie masz nade mną władzy. My chcemy mieć władzę, to jest bardzo szatański projekt zbawiania się, że się zbawię przez wiedzę, że ja coś będę wiedział, będę kontrolował, poznawał. A jaka to jest wasza rzecz? Pan Jezus mówi, nie wasza rzecz znać. Wasza rzecz to jest być. A jak kim być? Świadkiem Jezusa. Wasza rzecz to jest być świadkiem Jezusa. I obłok, to jest ciekawe, zabiera Jezusa apostołom. Zabiera, bo jakby go nie zabrali, oni by go ciągle analizowali. Pan Bóg ci zabrał sprzed oczu rzecz jakąś. Nie możesz czegoś zrozumieć. Nie możesz czegoś pojąć. Ciągle żyjesz w jakiejś niepewności. Tak, Pan Bóg ci zabrał, żebyś przestał to analizować. Zabiera nam Pan Bóg rzeczy, bo my byśmy chcieli wszystko rozłożyć na części pierwsze. Ale apostołowie są nieprawdopodobni. No ta zatwardziałość serca. Pan Bóg zabrał go sprzed oczu, a oni co robią? Stoją i uporczywie się wpatrują. Uporczywie się wpatrują. Jak człowiek, któremu się zawiąże oczy i idzie posługując się tylko dotykiem ręki, to chce tą rękę jak najdalej wyciągnąć, żeby jak najszybciej poczuć ścianę i głową nie uderzyć. Prawda? Wyciągamy wtedy rękę do przodu. Nikt nie idzie tak i patrzy, czy jest ściana. Tylko tak. Chcemy tym wzrokiem jak najdalej polecieć i zgłębić tajemnicę drugiego człowieka czy samego Boga. Oni się uporczywie wpatrywali. Niektórzy się uporczywie wpatrują. Ten ksiądz mi coś pozwolił zrozumieć, ale nie odpowiedział na wszystkie pytania. Zmienię księdza, potem na jeszcze jednego zmienię. Będę uporczywie dążyć do tego, że któryś mi kiedyś w końcu wyjaśni coś. Uporczywie zmienię książkę, uporczywie zmienię grupę, konferencję. Proszę pamiętać, co jest napisane w Ewangelii świętego Jana w 20 rozdziale. I wiele też innych znaków uczynił Jezus przed oczami uczniów swoich, które nie są zapisane w tej księdze. A te są zapisane, abyście, uwaga, a te są zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. To nie jest napisane. Pismo Święte zostało napisane po to, żebyście ludzie zrozumieli, żeby wam się wyjaśniło i żebyście już żyli w spokoju, że wszystko jest jasne. Abyście uwierzyli. A wiecie, że w terminologii biblijnej wierzyć to nie jest uznać intelektem, że Bóg jest Bogiem, tylko żyć po Bożemu. Mógłbym zapytać was i siebie, gdzie w minionym tygodniu pokazaliśmy swoim czynem wiarę? Pokazaliśmy swoim czynem wiarę. Bo wiecie, że to jest mistrzostwo świata, jak człowiek może uznawać istnienie Pana Boga intelektualnie, natomiast robić coś absolutnie zupełnie przeciwnego. I teraz ważny moment. Kiedy oni się uporczywie, jakby Pan Bóg im zabrał, kochani, to tak jakby ktoś
podziwiał na wystawie piękną sukienkę, przyszła ekspedientka, zabrała z wystawy, a ja tak chcę mieć tą sukienkę, że stoję przed pustą wystawą i się w nią wpatruję właśnie. Nie odejdę stąd, będę tu stał i się... No i kiedy oni się wpatrują w niebo, uporczywie, powtarzam to słowo, uporczywie. Proszę Państwa, zadajcie sobie pytanie, czy ja uporczywie nie próbuję rozwiązać jakiegoś problemu w życiu. To jest nie do rozwiązania. To uporczywie się wpatruję w mojego męża. Dlaczego on jest taki niedobry? Zadanie jest inne. Pokochać go odpowiedzialnie, mądrze, z wymaganiami. Pokochać go, tego niedobrego. A nie uporczywie się wpatrywać. Są ludzie, których powołaniem, oni tak to odkryli, jest uporczywie wpatrywanie. Uporczywie wpatruję się w mojego szefa. Skąd on ma tyle pieniędzy? Już 13 lat to analizuję. Uporczywie analizuję swoją matkę, uporczywie analizuję swoją teściową. Lubię się tak położyć i przed snem sobie tak teściową, chociaż potem mam złe sny, ale... Uporczywie, a zrezygnuj z tego uporczywie, a ja zrozumiem, a ja to rozgryzę. Dobrze, kiedy ludzie są młodzi, ambitni przy podręcznikach matematyki, że ja to zadanie zrobię, to wtedy trzeba być uporczywym, ale w życiu nie wszystkie zadania, niestety nie ma takiej książki, że na końcu są gotowe odpowiedzi. Więc kiedy oni uporczywie się wpatrują, podchodzą mężowie w białych szatach, tak chyba Pismo Święte nazywa aniołów, i pyta jeden z nich, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na te dwa czasowniki. Stoisz i wpatrujesz się. Proszę Państwa, jak coś się człowiek wpatruje, to musi stać. No, chociaż jak się jedzie samochodem, no to się wpatruje w drogę, ale jakby się chciał zacząć wpatrywać w niebo albo w domki dookoła drogi, to się to skończy tragicznie. Żeby się wpatrywać, żona mówi do męża, popatrz, jakie ładne kaczuszki tutaj na jeziorku są. On mówi, przecież prowadzę samochód, nie widzisz? No to się zatrzymaj i obejrzeli kaczuszki. Ale trzeba było się zatrzymać. Stoisz i wpatrujesz. Nikt nie mówi, że się wpatruje w drogę, jak wjedzie, no raczej się patrzy na drogę, a to są takie terminologiczne problemy. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się? Bo jak zacząłeś się wpatrować w teściową, w Boga, w matkę, w brata, w żonę, w męża, to stoisz. To stoisz. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się? Trzeba się, proszę Państwa, przytrzymajmy się tego przykładu drogi. No śmieszny byłby ktoś, kto pojechał do Gdańska, zatrzymał się w Płońsku i stoi, i wpatruje się w GPS, wpatruje się w mapę, prowadzi rozmowy z miejscowymi, jak daleko do Gdańska. I żona mówi, już 3 godziny stoimy, bo on się orientuje, prawda? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, kochani, jak ktoś z Państwa jedzie do Zakopanego, to dojedzie do Janek czy do Białobrzegów i nie mówi, gdzie ten Giewont. Czeka jeszcze Radom, jeszcze Kielce. A my właśnie w niecierpliwości swojej odbyłem jedne rekolekcje, gdzie ta świętość, gdzie ten Chrystus, gdzie rozwiązanie moich problemów, dziecko. To dopiero jesteś w Jankach, przy centrum handlowym. To, co widać, to nie Giewont, to jest tir przed tobą. Wszystko musi być po drodze. I ludzie sobie planują. To słuchaj, zatrzymamy się za Kielcami, potem pojedziemy autostradą, to się zatrzymamy tam na autostradzie, w Krakowie się zatrzymamy, ale to będziemy jechać 3-4 godziny, 4-5 godzin będziemy jechać. A jeszcze liczmy, że może być korek, że może być objazd, że może być awaria samochodu. I tak samo trzeba jakoś patrzeć na drogę krzyżową, na drogę naszego życia duchowego, brać te wszystkie uwagi i nie zatrzymać się, żeby się nie wpatrywać, nie wpatrywać. Tylko musimy być, powtarzam. Nie jest naszym powołaniem znać, ale być. Dlaczego stoicie? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego stoisz? Dlaczego nie idziesz w życiu do przodu? Bo nie ufam, bo to ja chcę znaleźć drogę, ja chcę ją przeanalizować i ja chcę nią przejść. Proszę Państwa, tak jak może to było w jakimś tam filmie, gdzieś nie pamiętam tytułu, jak chcieli kogoś przeprowadzić przez coś strasznego, to mu zawiązywali oczy, żebyś się nie przestraszył, prawda? Konikom te klapki się daje, żeby się konik nie przestraszył na ulicy. Pan Bóg nas chce przeprowadzić przez straszne tajemnice świata, przez obecność na świecie i demonów, i różnych niebezpieczeństw. Jakby chciał powiedzieć, słuchaj, ja ci zawiążę oczy i trzymaj się mnie za rękę, ja cię będę prowadził, bo jakbyś chciał wszystko poznać, to zwariujesz. To po prostu zwariujesz. A niektórzy mówią, ja chcę znaleźć drogę, ja chcę poznać, ja chcę nią przejść. Niektórzy się po prostu boją, niektórzy markują chrześcijaństwo. Ale chcę powiedzieć właśnie o ludziach, którzy nie stoją w miejscu. Bo mówię tutaj takie negatywne jakieś przykłady i porównania. Kochani, w tym tygodniu byłem w Gdańsku właśnie, ale nie przez Płońsk, tylko pociągiem pojechałem.
bo mnie zaprosili studenci z Politechniki Gdańskiej. Niech ksiądz przyjedzie, dzwoni do mnie jakaś, czy pisze mailem studentka i wygłosi ksiądz nam taką konferencję. Ja mówię, dokąd? No do Gdańska. Proszę Państwa, działają jak profesjonalna firma jakaś od wynajmowania artystów czy prelegentów. Konkretne pytania, o której ksiądz przyjedzie, czy po księdza wyjść na dworzec, czy ksiądz przyjedzie samochodem, czy księdzu trzeba załatwić parking, czy będzie ksiądz jadł obiad, prawie już były pytania, co ksiądz lubi. Potem, czy ksiądz zostaje, czy ksiądz nocuje w Gdańsku, my załatwimy nocleg. Wszystko, jak przepraszam, Michael Jackson by przyjechał do Polski, to cała lista życzeń, co sobie ksiądz życzy profesjonalnie. Byłem tym tak zaskoczony. Nie żaden ksiądz, nie żaden rektor do mnie dzwonił, nie żaden duszpasterz akademicki. Przyjeżdżam na Politechnikę Gdańską, karteczka tu, ksiądz Pawlukiewicz wykład, idę sobie strzałkami, bo wszystko oznakowane. Proszę księdza, będzie fotograf, będzie kręcone wideo, czy ksiądz wyraża zgodę, no, sala pełna, informacja dobrze zadziałała. Jeszcze było fajnie, bo oni pisali do mnie, te panny z duszpasterstwa, proszę księdza, chciałybyśmy taki temat, niech się ksiądz nie pogniewa, wierzymy, że ksiądz nie pogniewa, ale o tych skandalach w Kościele. Nie to, żeby mówić o skandalach, ale w nas to trafia, ta pedofilia, ci biskupi, to studenci o tym mówią, proszę księdza, na uczelni. Niektórzy są poruszeni, niech by ksiądz nam to jakoś tak ustawił po Bożemu. No ja poszedłem na łatwiznę i mówię, a to może ja przyjadę ze swoim tematem, powiem wam o prawdzie serca ludzkiego, bo to już mam przygotowane. Oni mówią, świetny temat ksiądz wymyślił, świetny, ale niech ksiądz powie na nasz, dobrze? Nie popuściły mi. Niech ksiądz powie troszeczkę o tej pedofilii, o tym, bo ludzie są skołowani. Nieprawdopodobne. Wszystko było zorganizowane perfekt. I proszę Państwa, jeszcze przed tym wykładem siedzę tam, poczęstowali mnie kawą, siedzę z taką właśnie dziewczyną, która to jakoś organizowała chyba jako główny taki filar i mówię, studentka Politechniki, żadna teologia, żadne dziennikarstwo, żadna humanistyczna uczelnia. Pytam, a ty skąd jesteś? Z Gdańska czy z Gdyni tutaj? Proszę księdza, jestem z wioski, pod Malborkiem czy Elblągiem, mniejsza o to. Ja mówię, to ale z jakiegoś duszpasterstwa jesteś. Proszę księdza, u mnie nie było żadnego duszpasterstwa. Jestem z tak mojej wioski, że u mnie kościoła w wiosce nie było. I ona wynajmuje aulę na Politechnice Gdańskiej, ściąga prelegenta z Warszawy, organizuje wszystko na po prostu top, a nie stoi w niebo i się wpatruje i analizuje, sytuacja Kościoła w XXI wieku z uwzględnieniem elementów kryzysu wschodniego. Tylko działa, tylko jest świadkiem Chrystusa. Przepraszam, mówię to do wszystkich absolwentów KUL-u, UKSW, PWTW, PAT-u. Kochani, mówię do siebie, do księdza, niech nas te dziewczyny zawstydzają, które robią takie rzeczy. Można całe życie przeanalizować. To, co Państwu mówię, tom 16, strona 917. Ja jako singiel. Problemy nie do rozwiązania. Podpunkt 6. Odwołanie do analizy transakcyjnej. Opinie rodziców i koleżanek na mój temat. Przeanalizowanie konkretnie. I uporczywie się w to wpatruję i napiszę jeszcze tom 13, 14, 15, 16, 17. Mówiłem kiedyś Państwu o takiej jednej kobiecie. I ona chyba nie przeczytała w życiu żadnej teologicznej książki. Gotowała pierogi, jechała na pielgrzymkę. I karmiła studentów. I jestem przekonany, że jest w niebie z Chrystusem. Mówię, bo to jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, te dzisiejsze pierwsze czytanie. Nie stójcie, nie wpatrujcie się uporczywie. Idźcie i bądźcie świadkami. I apostołowie w istocie to robią. Pokłonili się Panu Jezusowi, jak mówi Ewangelia. Zaraz to zdanie przeczytam. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Wiecie, jaka to jest wielka radość oderwać się od tych opętańczych rozważań na temat swojego życia i swojej analizy swojej rodziny? Jesteśmy tym umęczeni, udręczeni. Ja Państwu mówiłem, kto to jest egoista. Egoista to jest ktoś, kto siebie nie cierpi i ciągle o sobie myśli. Nie cierpi i ciągle o sobie... Jakie to jest przedsionek piekła. Naprawdę lepiej pierogów nagotować. I zaprosić sąsiadów czy znajomych. No tak. Także pełne... Ja jestem, proszę Państwa, spokojny o Kościół. On ma kryzysy, ale Benedykt XVI mówi twarde słowa, nie oszczędza zła, nawet jeśli się zagnieździło w kapłańskich sercach. Dziewczyny organizują, zresztą to samo zdanie muszę tutaj powiedzieć z tego miejsca o warszawskim Solideo. Jak oni organizują na uniwersytecie, to nawet na koniec mówią, będzie na księdza przed główną bramą UW czekała piękna dziewczyna, która księdza zaprowadzi. No kto by nie wziął takiej konferencji, proszę Państwa.
Wszystko jest zorganizowane. Młodzi ludzie, księża tylko siedzą, błogosławią i słuchają. Po czym poznać niebo? Powoła to właśnie, że nie wikłam się w jakieś niekończące się analizy, tylko że po prostu idę i jestem świadkiem Chrystusa. Ale przeczytam jeszcze księdza Jędrzejewskiego, Ryszarda Jędrzejewskiego fragment. Otóż niebo na ziemi ma kolor i aromat dobroci. Gdzie ludzie są dobrzy, tam jest niebo. W Gościu Niedzielnym w 2006 roku redaktor Marcin Jakimowicz opisał trzy swoje piękne, proste i zaskakujące doświadczenia nieba. Oto jedno z nich. Pół roku temu szliśmy po spękanej ziemi Hercegowiny. Otaczały nas rozsypujące się śródziemnomorskie domy. Byliśmy bardzo spragnieni. Nagle przed biały dom z czerwoną dachówką wyszła kobieta. Przyniosła wielki dzban zimnej wody z sokiem. Pycha! Mam coś dla was, powiedziała po chorwacku. Przyniosła duże świece z wizerunkami Matki Bożej Królowej Pokoju. Widziałem podobne w sklepie, kosztowały ponad 2 euro. Rozglądnąłem się po ubogiej chatce. Skąd tę kobietę stać na taki gest? Wydać na obcych kilkadziesiąt złotych. Czemu pani to robi? Spytał na odchodne Maciek. Maryja tak kazała. Poczułem się jak w przedsionku raju. Odległe słowa wieczność było na wyciągnięcie ręki. My wciąż czekamy na nią, ale nie wiemy, za czym tęsknimy. Bóg od czasu do czasu uchyla rąbek tajemnicy i wtedy wpadamy w zachwyt. Tylko ludzie dobrzy i radośni mogą świadczyć o Jezusie, czynić niebo na ziemi. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i po całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Dlatego, proszę Państwa, mimo różnych kryzysów, napaści i słabości świeckich i nas kapłanów, jestem spokojny o Kościół, bo jest taka studentka w Gdańsku na Politechnice, bo jest taka kobieta w Hercegowinie, ona nie pierogi, a świece rozdaje po 2 euro, bo jej Maryja kazała dawać te świece, bo są tacy studenci, Państwo chodzicie do świętej Anny, 2 tygodnie chłopak zachęcał, ściągnęli film ze Stanów, wynajmują salę, zapraszają, organizują bilety. To nie są ludzie, którzy uporczywie się wpatrują w niebo, tylko ściągają niebo na ziemię. Bo to jest nasze właśnie zadanie, co pan ksiądz Jakimowicz napisał. Ściągnąć niebo na ziemię. Przez co? Przez dobroć. Przez bycie świadkiem Jezusa. Będziecie uzbrojeni w moc z wysoka. W moc z wysoka, nie ziemską moc. Moc kasy, inteligencji, błyskotliwości, właśnie analizy. Będziecie uzbrojeni moc wysoka. I ci ludzie, o których wam opowiadam, ci ludzie, którymi się zachwyciłem, uzbrojeni są w jakąś dziwną moc wysoka. A jeszcze mnie ta dziewczyna rozbawiła na Politechnice, bo siedzimy, aula pełna, ona miała mnie zapowiadać, jeszcze mówi, przy księdzu, jak ja się boję, tyle ludzi mam publicznie mówić. Ja mówię, ty się boisz, ty takie bohaterskie rzeczy robisz. Jesteś taką bohaterką, ale ona mówi jeszcze, tak się strasznie boję. I podziwiam księdza, że ksiądz się nie boi. Ja mówię, ja też się boję, tylko udaję, że się nie boję. Tego się nauczyłem przez lata kapłaństwa. Ale skromność, szczerość, otwartość, a taka, dlatego kochani, niech nas coś w Jankach przy centrum handlowym nie zatrzyma. Nie pomylmy Giewontu z Tirem. To będzie długa droga, ale abyśmy we wniebowstąpienie troszeczkę przegonieni przez aniołów, którzy przychodzą, dlaczego tu stoisz i się patrzysz. Bądź świadkiem Chrystusa i my wyruszyli w drogę do Jerozolimy z radością wielbiąc i błogosławiąc Boga. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jezus odszedł, aby być. Jezus został nam zabrany, aby podejść jeszcze bliżej do naszych serc. Ufni w te prawdy, przedstawmy Mu nasze prośby i błagania, wierząc, że jest w tej chwili w naszym zgromadzeniu, mistycznie obecny we wspólnocie Kościoła. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI. Musi się przeciwstawić fali zwątpienia i ataków na Kościół i zła, które wchodzi do Kościoła od środka, przez serca wierzących, nierzadko i duchownych. O moc i siłę i mądrość dla papieża. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy zranili Kościół, za tych pasterzy, którzy nie kochali swoich owiec, tylko je skrzywdzili. O miłosierdzie Boże dla nich. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji właśnie
tych wszystkich młodych, nie tylko młodych ludzi, którym Kościół jest bliski, którzy są gotowi dla Niego podejmować wyrzeczenie i trud, jak ta dziewczyna z Gdańska. Niech nie ustaną, niech się nie zrażają może jakimiś przeciwnościami. Niech są świadkami Chrystusa dla nas wszystkich. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie wpadli w iluzję właśnie niekończących się analiz, dociekań, buntów, rozpamiętywania żalów, tęsknoty za przeszłością, ale szli do przodu, bo tam czeka Chrystus i dom Ojca, w którym jest mieszkań wiele. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam swojego Ducha, abyśmy czyniąc dobroć innym i sobie przybliżali niebo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.